Cześć, z tej strony Piotrek. A dzisiaj taki fajny temat, kontynuacja starego tematu, czyli energetyka, elektrownie geotermalne, energetyka geotermalna. Po co jest to i na co to jest? Zacznijmy od początku, że co Wam się bardziej opłaca? Elektrownia atomowa, która kosztuje 18 miliardów dolarów, czy nawet 30, bo dajmy na to, że ceny wahają się. Czy elektrownia geotermalna, której wybudowanie kosztuje 60 milionów złotych? Rzuciłem ten temat u siebie w pracy kilku kolegom i odpowiedzieli jednoznacznie, że jest to gigantyczna różnica w cenie. Dlatego zawsze mówię, że na terenie Polski w każdym województwie powinny powstać trzy wielkie elektrownie geotermalne. W każdym powiecie powinny powstać cztery elektrownie małe geotermalne. W każdej gminie powinna stanąć jedna. Dlaczego? To już wyjaśniam. W razie, dajmy na to, padnie elektrownia w Bełchatowie, bo znowu jakiś pracownik zechce pokazać, że on wie lepiej. Ja nie dam rady, ja zawsze dam rady. Jep, kurwa, bezpieczniki wyjebały, bloki się wyłączyły. No. I dajmy na to też tutaj elektrownia w Kozienicach, by jakiś tam nieszczęśliwy wypadek, czy coś się stało, że się by zesrało i też by przestała działać. W tym momencie te elektrownie, które wymieniłem przed chwilą, przejmują kontrolę i zaczynają produkować prąd. Może to nie jest dużo, ale w połączeniu z wiatrakami są w stanie zapewnić prąd dla większości miast w Polsce i kluczowych sektorów. No. Dlatego ja jako inżynier zagęściłem po prostu położenie elektrowni geotermalnych. A jak każdy mądry człowiek wie, elektrownia geotermalna jest niewyczerpalnym źródłem energii. Dlaczego? To już wam tłumaczę. Bo nawet do tego obiegu możemy wtłaczać wodę morską. No wiadomo, że tam jakieś ten, ale pokrywając łopatki w turbin specjalną mieszanką trzech metali w połączeniu mniej więcej, to tu już by trzeba naprawdę ustalić, ale jest, da się wytworzyć stop odporny na działanie nawet soli. No, w wysokich temperaturach. I pokrywając łopatki turbin i elementy wrażliwe, można stworzyć naprawdę wytrzymałą konstrukcję, która lata może działać. I po co to robiłem? Geotermia jest niewyczerpalnym źródłem energii tak naprawdę. Bo wtłaczacie czynnik. Czynnikiem jest woda. Woda schodzi w głąb ziemi, ogrzewa się do ponad 310, 400, 500 stopni do punktu przegrzania, gdzie momentalnie w ciągu sekundy wytwarza się w parę. Przemienia się w parę, nie wytwarza. Wytwarzać to możemy chipy komputerowe za 5 zł na Allegro, które są takie. Karta graficzna na Allegro za 5 zł. Kto to kupuje w ogóle? To jest dla mnie szok. Kontynuując. Może inaczej. Zmienia stan skupienia na gazowy. No, to jest lepsze porównanie. W ciągu sekundy. I przegrzana woda po prostu pędzi rurami do góry, wpadając na łopaty turbiny. Turbina obraca generatorem, wytwarza prąd elektryczny. I mamy całą elektrownię geotermalną. Obsługa jest bardzo prosta, tam nie ma praktycznie przy czym chodzić. Gorzej z atomem. A tu jest obsługa reaktora, ochrona i tak dalej. No i jak taki atom zostanie uszkodzony, to nawet 5 lat może nie funkcjonować, w zależności jaki stopień uszkodzeń zaszedł. Tam mamy też promieniowanie i tak dalej. No. A wiecie, że jakiś tam papier człowiek z Zielonych albo innej pseudoorganizacji ekologicznej zawsze może tam coś rozrabiać, a tutaj coś podłoży, tam coś zdetonuje. Albo coś tam zacznie protestować, wiecie jak to jest i wiecie ile oszołomów chodzi po tej planecie, więc dlatego mówię, że
A do geotermii się nie dowali, no bo co? Geotermia tak naprawdę nie zanieczyszcza planety, bo to jest fizycznie niemożliwe. Jak para wodna może zanieczyszczać planetę? Wiem, że teraz znajdą się łosie kompletne, które zaczną pisać, że tak, geotermia zanieczyszcza planetę, bo są badania, które to udowodniły. Kogo badania? Kto to robił? Jaki doktor? Jaki naukowiec to robił? Pokażcie mi nazwiska, imiona. Kto to robił? Jaki dział? Jaki uniwersytet? Jakie laboratorium dokładnie? No. A nie, że. A są badania, które to udowadniają i tyle. A jak dalej drążycie temat z takim człowiekiem, to taki człowiek dalej będzie pisał to samo i dalej do usranej śmierci. No. Więc ja po prostu wam mówię, że według mnie geotermia jest najpotężniejszym źródłem energii, jakie można mieć. No, naprawdę. I powiem wam szczerze, że wiele zakładów, na przykład jak piekarnie, mogłyby sobie takie mini elektrownie geotermalne wbudować na własnym terenie, na własne potrzeby. Ja wiem, że to kosztuje, ale odciążyłoby to też sieć energetyczną. Jak huty i tak dalej. Przecież to naprawdę, to nie są duże pieniądze, a zyski z tego, bo jeszcze dzięki temu piekarnia na przykład może zyskać ogrzewanie do piecy, czy parownic do procesów technologicznych i prąd. Czyli jednym słowem, na przykład piekarnia dzięki elektrowni geotermalnej zyskuje prąd do napędzania zakładu, ogrzewanie do funkcjonowania zakładu i osób w nim przebywających. Jeszcze dodatkowe trzecie, zyskuje dzięki temu parę też z podgrzewania specjalnych wytwornic pary. Są takie specjalne piece, które tylko wytwarzają parę do garowni. O, właśnie, do garowni. Więc zyski są potężne. No, dajmy na to, nadchodzi jakiś atak terrorystyczny, jakiś pocisk rakietowy czy coś wali w elektrownię geotermalną. No to co? Mamy krater i kawałek rury, z którego bucha para. I to wszystko. W ciągu 2 tygodni taką elektrownię jesteśmy spokojnie w stanie przywrócić do normalnej pracy. Naprawdę. Poważnie. Z atomem? No jest trudniej, bo jak pierdolnie, no to koniec. 40 miliardów poszło w błoto. No bo co? Promieniowanie. Tam długo się zejdzie, zanim to promieniowanie przestanie stwarzać zagrożenie. No, a często taki ośrodek po prostu już się nie nadaje do pracy. Tak jak Fukushima na przykład. Niby coś tam się dzieje, ale zobaczcie, to już praktycznie przestało chodzić. No. Ja nie mówię, że reaktory są złe. One są dobre, tylko muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. No. Więc powiem tyle. To był fajny odcinek, w którym wyjaśniłem od razu z grubej rury, co jest, dlaczego i po co. A powiem szczerze, że będzie jeszcze druga część tego odcinka. Trzymajcie się i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Trzymajcie się i miłego dnia życzę wam wszystkim.